Patrząc na te zdjęcia, trudno nie odnieść wrażenia, że piwnica teatru nie powinna tak wyglądać po upływie zaledwie 3 lat od czasu jej odnowienia. O komentarz w tej sprawie poprosiliśmy przedstawicieli Jeleniogórskiego Urzędu, jednak zostaliśmy odesłani do dyrektora teatru. Oto co od niego usłyszeliśmy. Nie na wszystkich ścianach, trzeba od tego zacząć, tylko na części tutaj od strony sudeckiej. Pokazały się, i to jest sól, to nawet nie są wykwity, to jest sól, która się na tych ścianach pokazała. Oczywiście my rozmawiamy na ten temat i ja chcę mieć przede wszystkim jakby taką szczegółową analizę, z czego to wynika. Bo na razie to mamy tylko i wyłącznie efekt wizualny w postaci nagromadzonej się tej soli na tych ścianach. Natomiast ona nie wpływa absolutnie na jakby funkcjonowanie teatru, czy też na naszą pracę. To z pewnością. Jednak wskazuje przede wszystkim, że podczas ostatniego remontu coś poszło nie tak. Dlatego dopytaliśmy jeszcze, jakie prace zostały wówczas wykonane w tej części budynku. Wymiana posadzek, wymiana instalacji cieplnej, właśnie tej, która spowodowała, że jest w piwnicy ciepło, że tam nie ma absolutnie żadnej wilgoci. Więc to wszystko, piwnice zostały pogłębione, został nałożony tynk na ściany. Także wszystkie te prace, które były w założeniu prac remontowo-budowlanych, zostały wykonane. A jakie prace, które miały zabezpieczyć przed pokazaniem się wilgoci? Oczywiście wcześniej ta wilgoć była w piwnicach przez wiele, wiele lat i żeby ją zlikwidować, nie da się tylko uruchomić grzejników i pozbyć się problemu. Ja myślę, że problem będzie polegał na tym, że trzeba będzie wprowadzić, kiedy będziemy dochodzili do momentu wykonania elewacji, że trzeba będzie wprowadzić iniekcję pionową zewnętrzną ścianę. Ale to w momencie, kiedy będzie, i myślę, że wtedy ten problem po prostu zniknie. To potwierdza informacje, które udało nam się wcześniej ustalić. W trakcie ostatniego remontu nie wykonano prac zabezpieczających ściany na wysokości piwnicy. Te dopiero mają nastąpić, jak słyszymy, w kolejnym etapie remontu teatru. Kiedy? Tego jeszcze nie wiadomo. Na koniec, podsumowując całą sprawę, należy zaznaczyć, że odnowienie piwnicy było jednym z wielu zadań zrealizowanych w trakcie ostatniej modernizacji teatru. Jednak przez wady, jakie się uwidoczniły, teraz trzeba będzie ponownie wydać pieniądze, ale tym razem na poprawki.